Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki opisowej chciałam Wam pokazać coś takiego jak współczynnik korelacji, ale niekoniecznie typowej liniowej, tylko korelacji cząstkowej. Oczywiście, że to dotyczy korelacji liniowej, bo bazuje na współczynniku korelacji liniowej Pearsona, ale dokładniej elemencie cząstkowej. Chodzi generalnie o to, że między na przykład pierwszą a drugą zmienną, dowolnymi dwoma zmiennymi, może zachodzić jeszcze wpływ trzeciej zmiennej innej. I co wtedy? Jeżeli chcę mieć czysty wpływ pierwszej zmiennej na drugą, bez wpływu trzeciej zmiennej, mogę zastosować ten wzór, czyli korelacja między pierwszą a drugą zmienną, korelacja między pierwszą a trzecią, między drugą a trzecią, tutaj mamy znowu korelację między pierwszą a wykluczaną trzecią, korelacja między drugą a wykluczaną trzecią. Wszystko ok. Tylko o co tu chodzi? O to chodzi, że jeżeli mamy na przykład trzy zmienne, cena węgla kamiennego, cena ciepłej wody i cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej, takie bardzo życiowe trzy cechy, to wiem, że na pewno cena węgla kamiennego im wyższa, tym prawdopodobnie cena ciepłej wody też będzie wyższa, ale na pewno im wyższa jest cena tego węgla kamiennego, tym również może na pewno rosnąć cena zimnej wody sieci wodociągowej. Skąd to mówię? No bo tyle wynosi korelacja między x a z. I tutaj wynosi. I teraz oczywiście widzę, że między y, między tą cechą a tą cechą zachodzi bardzo wysoka korelacja, ale przez to, że między x i tutaj cechą x a z wychodzi już jakaś taka umiarkowana korelacja i między trzecią cechą a drugą cechą wychodzi dość wysoka tutaj ta korelacja, to w tym momencie ten wynik trochę może być inny, jeżeli ja policzę korelację cząstkową, czyli taką, która wyklucza dodatkowo korelację między x a z, a y, czyli między pierwszą a trzecią i drugą a trzecią zmienną, czyli wykluczając te dwie korelacje. W tym momencie, podstawiając do wzoru, bazujemy na takiej macierzy korelacji. Czy my policzymy te korelacje bezpośrednio w postaci kolumn w programie MS Excel, czy z użyciem funkcji wsp.korelacji i tam podajemy kolumny, między którymi badamy korelacje, czy też wykorzystamy narzędzie analizy danych, to już jest nasza sprawa, ale generalnie musimy mieć te trzy korelacje, tutaj te dwie i tą trzecią, żeby wyznaczyć tak zwaną tutaj tą korelację cząstkową. A więc zgodnie ze wzorem R1,2 to jest korelacja między pierwszą a drugą zmienną, czyli ten konkretnie wynik na przecięciu drugiego wiersza z pierwszą kolumną. I teraz tu jest R1,3, czyli między pierwszą a trzecią zmienną, czyli powinno być ten wynik. Ewentualnie między trzecim wierszem a pierwszą kolumną, czyli tutaj ten wynik mamy. Także zapoznajcie się z tym wzorem i wychodzi wynik. Jak widzicie, ta korelacja cząstkowa w tym momencie jest bliska temu wynikowi, który wyszedł w takiej analizie współczynnika korelacji liniowej Pearsona i na pewno wtedy możemy zapisać taką interpretację, jak widzimy, że korelacja między tymi cechami x i y, ale z wyłączeniem tej zmiennej z, jest nadal wysoka i dodatnia co do kierunku zależności. Czyli powiedzmy, możemy powiedzieć, że ta moc zależności, ta siła jej nie spadła znacząco, no bo jak było 0,892, a teraz jest 0,873, to możemy powiedzieć, że na tą korelację XY nie wpływa silnie ta cecha Z. Ona nie jest silnie z tą zależnością powiązana.
Kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie wejść na stronę internetową zadania-projekty.pl. Możecie również od razu mailować na zadania-projekty@wp.pl. Wiadomo, tam z małej litery to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli potrzebujecie, subskrybujcie mój kanał, bo może Wam się po prostu to przydać w kolejnych przedmiotach. Możecie przeglądać już te gotowe, przygotowane przeze mnie playlisty, czy to ze statystyki opisowej, czy z matematycznych, czy z każdego innego przedmiotu. A jak podoba Wam się ten film, to albo go skomentujcie, albo subskrybujcie, lajkujcie. Wszystkie narzędzia YouTube'a są w Waszych rękach. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie czy egzaminu, czy wcześniej kolokwium. Pozdrawiam!